Wybieramy się do miasteczka krajeńskiego. Kolejna gmina w naszym powiecie. Tak, jest bardzo ładne, urocze miasteczko, położone w takim wąwozie właśnie. Już wzmianka jest w średniowieczu o tej miejscowości, ale lokacja miasta była dopiero w 1475, to nie tak wcześnie, nie? Jedziemy po to, żeby się bliżej dowiedzieć coś o naszym bohaterze Trzymane. No i o dworku w Brabównie. Słyszeliśmy, że tam duchy są. Oby nie spotkać tych duchów. Ale ponoć takie życzliwe. Dzisiaj właśnie kolejny samochód z gamy Renault. Będzie to Renault Megane wersji Grand Tour, czyli kombi. Na pewno jest Państwa tutaj 5 osób, to swobodnie się zmieścimy, do tego duży bagażnik, nowy silnik jest tam akurat zamontowany, 1330 pojemności, turbo, 115 koni, 6 biegów, także na pewno będzie spokojnie i bezpiecznie tym samochodem podróżować. No to zapraszam. A teraz wyruszamy na spotkanie z panią wójt gminy Miasteczko Krajeńskie Małgorzatą Wodarczyk. Pani Małgosia już gościła naszych słuchaczy UTW podczas rajdu samochodowego Reporter. Dzień dobry, witam. No właściwie to tematem jego spotkania jest Michał Trzymane, więc myślę, że on powinien być się głównym bohaterem. Tym bardziej, że 13 września przypada 162 rocznica urodzin. Dwa lata temu mieliśmy okrągłą 160, a teraz jest 162 będzie. No to jest już taka postać, niestety widać, że w historii, czy na kartach historii mniej znana niż za moich czasów, bo ja jeszcze w szkole uczyłam się o Michale Trzymale. Nie tylko dlatego, że jest jakby był mieszkańcem tej gminy, ale dlatego, że po prostu było to normalnie w zakresie podręcznika historycznego. Ale teraz się nie mówię. No ja nie wiem, prawdopodobnie nie i dlatego też myślę, że to takie dosyć ciekawe i dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjechać i właśnie jakby tą postać przypomnieć, tak, przybliżyć, odświeżyć. Nie, gmina jest najmniejszą gminą w powiecie. Liczy zaledwie 3200 mieszkańców, więc taki osiek jest po prostu jako miejscowość. Jest większy niż cała nasza gmina. Składa się z 8 wsi. Każda wieś ma też swoją specyfikę, wiadomo. Miasteczko miało prawa miejskie do 1972 roku. Ludzie, znaczy większość ludzi żyje tutaj z rolnictwa, no bo to jest też, ale wiele osób pracuje, dojeżdża po prostu do Piły, tak? W różnych wydziałach, tak. Bo tutaj na terenie gminy jako takiej nie ma dużego przemysłu. Gmina jest gminą rolniczą. No ale to też jest powiązane, tak, bo jeżeli są wszystkie grunty wykorzystane, wydzierżawione lub kupione, są własnością mieszkańców, no to w tym momencie no, nie ma możliwości rozwijania przemysłu. Tak? Razem z panią wójt udaliśmy się do dworku w Grabównie na spotkanie z właścicielką panią Anią Koper. Pani dyrektor Domu Kultury, przepraszam, pani Marta Komek. Dzień dobry. Państwo, którzy właśnie kadżarem objeżdżają. Dzień dobry. 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 Jesteśmy w zabytkowym dworku z XVIII wieku, który moi rodzice kupili w 1982 roku w stanie właściwie kompletnej ruiny. Były tylko ściany, została wyremontowana cała reszta budynku, dach, podłogi, okna. Wszystko zostało wyremontowane przez nich w tych latach 80., których było bardzo ciężko i to zostało uhonorowane przez ministra kultury i sztuki taką drugą nagrodą za opiekę nad zabytkami. Także działamy nieprzerwanie właściwie od 83 roku. Na dole mamy tutaj restaurację wyposażoną w oryginalne zabytkowe meble.
które zostały wyremontowane w naszej pracowni renowacji antyków. Tę działalność też rozwijamy i kontynuujemy, ponieważ już nawet robimy renowację mebli dla muzeów. Czy w naszych zbiorach są stare, przedwojenne, zabytkowe obrazy, które zostały zbierane przez nas latami. Tu mamy duży, piękny obraz ze sceną myśliwską, który jest autorstwa niemieckiego malarza, ale oprócz tych niemieckich autorów mamy także i polskich, i europejskich w naszych zbiorach. W roku robimy również ciekawe spotkania dla kobiet, które odbywają się raz w miesiącu. Stworzyłyśmy Klub Kobiet Ciekawych, jako że same jesteśmy ciekawe świata. Zapraszamy ciekawe prelegentki i prelegentów z całej Polski, są to wybitne osobowości. Znajdujemy się teraz na werandzie, która została dobudowana 5 lat temu. Mamy oryginalne rośliny, staramy się, żeby było bardzo przyjemnie. Goście bardzo często wybierają właśnie tutaj miejsce swoich uroczystości i spotkań rodzinnych. Także w zieleni myślę, że się bardzo, bardzo przyjemnie wypoczywa i spędza czas. Powstał taki budynek, w którym mamy teraz kilka pokoi noclegowych i właściwie w tym momencie dopiero tak pomału zaczynamy tutaj. Zakończyliśmy niedawno budowę i zaczynamy działalność tutaj, żeby tutaj jest taka moja mini galeria, ponieważ ja jestem wówczasnie grafikiem, rysuję, maluję, także tutaj można zobaczyć moje prace. To taka witrynka też, no, ma obraz z pola. O Boże, to, ale piękny stół. I powiedzcie. No ja jestem w szoku, przepraszam za ten, ale naprawdę przepiękne miejsce. Szkoda, że wcześniej takiego miejsca się nie znało, nie? Znajdujemy się w piwniczce naszej, która jest pod dworkiem. Jest to oryginalna piwnica, która też została przez nas zrekonstruowana. I to jest takie pomieszczenie, w którym w dawnych czasach była przechowywana żywność, taka piwnica, lodówka. Tam też spotkaliśmy pana Leszka Koper, ojca pani Ani, który zapoznał nas z historią tego dworku. Była to kompletna ruina. Pan Leszek sam przeprowadzał renowację tego obiektu. No, i pan naczelnik, bo wtedy był naczelnik, bardzo chętnie się na to zgodził. No bo on miał, nie wiem, parę złotych na remont tam dachu czy czegoś i to w ogóle to było za mało, nie? No i sprzedajemy, no to sprzedajemy. No. I potem dopiero zaczęły się jakieś tam problemy, bo to było w funduszu ziemi, czyli to było wiejskie takie. No i musieli się zgodzić wszyscy mieszkańcy na sprzedaż tego. Dziecko, będziesz tutaj pracy szukać, się męczyć, deptać, mówi, będziesz pracować u siebie, nie? I to była rzecz ostatnia, którą chciałam robić. Naprawdę, ale teraz właściwie z biegiem lat czasu. Nie żałuje pani tej decyzji? Absolutnie nie. No, to była jedna z najlepszych decyzji. Powiem tak, że on jest artystą spełniony. No bo tak, maluje, ludzie zamawiają, ona maluje, sprzedaje, mało na tym zarabia, ale nie musi martwić się o chlebek na następny dzień. Zapraszam państwa na nasze kołduny, z których słyniemy od wielu, wielu lat. Także najważniejsi są goście, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, bo to jest tyle serca i tyle do takich dobrych rzeczy od gości dostajesz. To jest najcenniejsze w tym wszystkim, tak. Nie samo to, że ktoś przyjdzie, zje czy tam te pieniądze, ale podziękowanie, że są ci, którzy do nas cały czas wracają, zmieniają trasę, żeby tutaj przyjechać. Po tym sympatycznym spotkaniu udajemy się do Brzostowa, do Zespołu Szkół Rolniczych imieniem Michała Drzymały.
rewelacja. Zachwycona jestem, naprawdę. A tak pyszne, to ja jeszcze nie jadłam tak pysznych po prostu. No. Dobra, ale no, o meble no. Te meble, to do kogo? No wystrój przede wszystkim. Powstał w ramach projektu wóz Michała Drzymały jako jeżdżąca lekcja historii. Projekt miał miejsce 2 lata temu. Podczas wakacji uczniowie na podbudowie takiej rampy jeżdżącej zbudowali z pomocą 2 pani nauczycielek i 1 pana nauczyciela właśnie taką replikę. Część rzeczy jest znaleziona na strychach, w stodołach. Tutaj może z nimi. O właśnie. Tutaj. A wymiary ma te same, tak? Nagrane w muzeum w Osieku. Ta powstała w 1945 roku. Na początku była to szkoła rolnicza, głównie dla dziewcząt. Z historią szkoły i dniem dzisiejszym zapoznał nas pan dyrektor Michał, nie Drzymała, pan dyrektor Michał Tuliszewski. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić Państwu panią Ilonę Pasterską, nauczycielkę historii oraz języka polskiego w naszej szkole, jedną z pań koordynatorek projektu jeżdżąca wóz Drzymały, jeżdżąca lekcja historii. Dokumenty oryginalne w gablotach, które z archiwum i które przedstawiają rachunki za wóz Drzymały. Jest świadectwo bodajże śmierci Michała Drzymały. Tak. A także tak, bo jest pochowany tu jest tutaj, tu jest pogrzeb właśnie Drzymały. Robimy wszystko, żeby zainteresowana młodzież była losami tego człowieka, tak. Ale interesują się, może nie w jakichś takich szczegółach, ale wiedzą, kim był Drzymała i rzeczywiście co zrobił. Dziękujemy bardzo. Czas na wyjątki. Na zakończenie naszej podróży po gminie Miasteczko Krajeńskie udaliśmy się na cmentarz, gdzie znajduje się grób Michała Drzymała. Michał Drzymała, bohater narodowy. No i dobrze. Bo on zmarł w 37, ona w 42. To już po prostu był okres wojenny i nie pozwolono. No bo w ogóle jego sam pogrzeb był taką dużą manifestacją narodową. My mamy taki zwyczaj, że jak jesteśmy u Michała i ktoś go odwiedza, to śpiewamy zawsze rotę, chociaż jedną zwrotkę, więc to jest taka tradycja już, która gdzieś tam została zapoczątkowana i tą rotę wtedy Michałowi śpiewamy. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie dam pogrześć mowy, polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję nam miło. Dziękujemy bardzo. Jak jechaliśmy tutaj, do widzenia. Do widzenia. Za miłą gościnę.